Szczotkowanie zębów. Sprawa może wydawać się błaha, ale jednak, jak się okazuje, kiedy pytam znajomych, wiele osób nie wie, jak prawidłowo wykonywać czynność, która zdawałaby się tak prosta. Kiedy rozmawiam z kimś, mówi, że zęby szoruje ruchami poziomymi albo okrężnymi. Ani sposób szczotkowania zębów za pomocą tak zwanych kółek, czyli metoda Fonsa, ani też szorowanie ruchami poziomymi nie spełnia swojej roli. Pierwsza z wymienionych metod jest dobra dla dzieci, ponieważ łatwo się jej nauczyć, ale problemem w niej jest to, że nie doczyszczamy powierzchni stycznej tak, jak to powinno być. Szorowanie ruchami poziomymi podrażnia dziąsła i powoduje i krwawienie, co w dłuższym okresie czasu może sprzyjać recesjom, czyli obniżeniu poziomu dziąsła, a także narażać na choroby przyzębia. Popularną metodą polecaną przez dentystów dla osób dorosłych dla szczotkowania zębów jest metoda Stillmana, należy do metod wibracyjnych i polega na tym, że w osie szczoteczki układamy pod kątem 45 stopni do osi długiej zęba, no i następnie ruchami wymiatającymi połączonymi z wibracyjnymi przesuwamy szczoteczkę w kierunku jamy ustnej. Metodę tę uzupełniamy szczotkowaniem powierzchni żujących zębów ruchami poziomymi i następnie siekacze zarówno dolne, jak i górne szczotkujemy metodą pionową. Jeśli rozmawiamy o szczotkowaniu, to należy też wspomnieć o akcesoriach dodatkowych. Podstawowym z nich są nici dentystyczne, które służą do czyszczenia zębów na powierzchniach stycznych. Nić łapiemy w następujący sposób. Zawijamy ją na dwóch palcach środkowych, a następnie naciągamy palcami wskazującymi, po czym czyścimy zęby, co jest ważne, wykonując ruchy nicią z góry na dół, a nie w poprzek zęba. Ruchy w poprzek mogą uszkadzać brodawkę dziąsłową, powodując jej zniszczenie i stan zapalny dziąseł. Następnym akcesorium, o którym trzeba powiedzieć, a które jest bardzo ważne w utrzymaniu higieny jamy ustnej, są irygatory. Są one szczególnie przydatne dla osób, które cierpią na choroby przyzębia. Są to urządzenia, które pod ciśnieniem wyrzucają strumień cieczy, który ma za zadanie oczyszczać głębokie kieszonki dziąsłowe, a także przestrzenie między zębami, kiedy zęby są stłoczone, ustawione ciasno, także ciężko jest tam wprowadzić nić. Irygator masuje też dziąsła, poprawiając ich ukrwienie i sprzyjając regeneracji. Następnym akcesorium, o którym chcę powiedzieć, a często pomijanym, jest tak zwana skrobaczka do języka. Jeśli nie mamy takiego akcesorium, to możemy użyć po prostu miękkiej szczoteczki. Taki zabieg usuwa z języka nalot, resztki pokarmowe, a także redukuje ilość bakterii, niwelując przykry zapach z ust, a także chroniąc jamę ustną przed stanem zapalnym. Ostatnim zagadnieniem będzie użytkowanie protez całkowitych i częściowych i zachowanie właściwej higieny podczas ich użytkowania. Uzupełnienia protetyczne, o których mowa, są w naszym kraju dosyć popularne, choćby z tego powodu, że wykonywane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety wiele osób nie wie, jak prawidłowo zachowywać higienę podczas użytkowania tego rodzaju protez. Podstawową rzeczą jest fakt, że należy po prostu protezę wyjąć podczas szczotkowania własnych zębów z tego powodu, że może blokować ono po prostu miejsca zalegania dla płytki. Kolejnym błędem bardzo często popełnianym przez osoby użytkujące uzupełnienie częściowe lub całkowite jest to, że w nocy trzymają one swoje uzupełnienia w jamie ustnej, co niestety sprzyja infekcjom, choćby grzybiczym. Należy taką protezę wieczorem przed pójściem spać umyć i przechowywać ją na sucho po wysuszeniu i właściwym oczyszczeniu. Ważne jest też użytkowanie płynów do płukania jamy ustnej, powszechnie stosowanych firm, które mają za zadanie zmniejszenie ilości drobnoustrojów w jamie ustnej.